Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj odcinek na życzenie widza Golden Mites. Zainstalujemy na wersję 1.6.4 Minecrafta moda, który się nazywa Slenderman i dodaje jakiegoś takiego strasznego stwora do naszej rozgrywki. Co trzeba zrobić? Trzeba pobrać z internetu plik. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. Możecie sobie tę listę filtrować np. według wersji Minecraft lub według 6 kategorii lub alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na YouTube. Także zapraszam na stronę aniapg.pl. Ok, teraz pobierzemy Slendermana. Pobierzemy z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na tę stronę zjeżdżamy sobie w dół. Tu jest pokazane, jak ten ma wyglądać, chyba, nie wiem. I zjeżdżam tutaj, w tym miejscu jest pokazany filmik prezentujący właśnie tego moda, także polecam, żebyście sobie obejrzeli. I jak zjedziemy na dół, to tutaj jest taka właśnie download, taki guzik, o. I na ten guzik klikamy i wtedy zostaniemy przeniesieni na taką stronę dotyczącą właśnie tegoż moda. I tutaj uważajcie, bo tutaj jest download, tu jest download i tu jest download. Klikamy na to czerwone download, na te zielone nie. Klikamy na to czerwone download i stąd pobieramy moda. Te zielone to są jakieś reklamy i inne, że tak powiem, g. Także klikamy na to czerwone i stąd pobieramy moda. Ok, jak mamy pobrany, możemy zainstalować. I do zainstalowania, oprócz tego pliku, jest potrzebny też Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.6.4. I jak zainstalować, jeżeli jeszcze nie macie, to jeżeli macie wersję premium, to dowiecie się w pomocnych tutach 122 w filmiku. A jeżeli macie wersję non-premium, to w filmiku pomocne tuty 123. I uwaga, bo jest nowy launcher do non-premium i jego instalacja jest przedstawiona w filmiku pomocne tuty 146. Także najpierw sobie zainstalujcie launchera z tego filmiku, potem wróćcie do tego, żeby zainstalować Forge'a. No i tu uwaga do obydwu wersji. Ja w tych filmikach instaluję Forge'a z końcówką 916. Niestety nie ma jego już na tej stronie, którą tam podaję, więc po prostu z tej strony pobierz i zainstaluj tak samo, jak ja pokazuję w filmiku, wersję Forge'a z końcówką 953. No i jeszcze jedna uwaga. W tych filmikach również pokazuję, jak przejść z najnowszej wersji Minecraft 1.7.2 na potrzebną nam wersję 1.6.4. Ok, jak mamy poinstalowane to wszystko, to możemy zainstalować. Ale jeszcze zanim zainstalujemy, to przypomnę, żebyście skopiowali sobie gdzieś folder .minecraft, który znajdziecie w app data przez roaming, albo folder non-premium, w którym macie zainstalowane non-premium, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja Slendermana. Ok, teraz żeby zainstalować, wchodzimy do folderu Minecraft, albo do folderu non-premium, jeżeli jesteście non-premiowcami. I potem wchodzimy do folderu mods i przerzucamy Slendermana do folderu mods. I zamykamy i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. I mamy Forge'a z 953 końcówką i wciskamy play. I czekamy, aż się otworzy. I proszę, Slenderman będzie pewnie pod literą S. O, jest tutaj Slenderman. Ok, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. Przepraszam.
i sprawdzimy, co tam mamy. Mamy nasz świat. Więc tak, zachęcam do tego, żebyście obejrzeli sobie filmik na stronie, z której pobieraliśmy moda, ponieważ ja go nie przedstawię, bo widziałam, że taki Slenderman, który ma maskę i garniturek i tak dalej, i ma taki Slender Sword, to on jest straszny i ja się go boję, zatem nie będę go przedstawiać. Także sobie obejrzyjcie właśnie tamten filmik. Możemy ewentualnie zobaczyć, przepraszam, jak się kraftuje, czy mam strzałkę nad tym garniturkiem i wciskam R. O, i takie coś się dosyć drogie jest. Dosyć drogi garniturek z diamentów i z Child Soul. A Child Soul się podobno zdobywa zabijając Slendermana. Ale nie wiem tego na pewno. Aha, i jeszcze chyba, żeby zabić w ogóle takiego Slendermana, to trzeba mieć diamentowy miecz. A potem można sobie zrobić, jak już się ma te Child Soul, to wtedy można sobie zrobić taki właśnie slenderowy miecz, który jest na pewno zdecydowanie lepszy, bo ma 17 obrażeń plus. Także z obsydianu i z dwóch Child Soulów można zrobić sobie taki miecz. Także jak widzicie, jest zainstalowane, a pewnie jest też gdzieś jajko takiego Slendermana. Przepraszam. To na pewno jest to. O, jakaś maska i Slenderman. Także sobie obejrzyjcie, w tym filmiku na pewno jest powiedziane. No dobra, weźmy sobie taki i taki. I spróbujmy sobie zrobić łatwy. Okej, okay, gotowe. Powrót do gry i spróbujmy sobie na Creative, żeby nas od razu nie zabiło. I co tu mamy? Spawn maski i Slenderman. No dobra. O, jakiś człowiek w masce. 100 na 100, no nieźle, nieźle. By nas musiał bić. Znaczy, my byśmy musieli go bić, a pewnie gdybym nie była na Creative, to już bym nie zabił i poszedł sobie. A ten? O, ten to znika w ogóle. I on podobno jeszcze. No pokaż się, no kurczę. Chciałabym cię zobaczyć. No nie da rady, niestety. Także on tak podobno się znienacka pojawia. I wtedy oślepia nas, czy coś takiego. Także nie wiem. Obejrzyjcie proszę ten filmik, a ja kończę, bo jak widzicie jest zainstalowane. Zatem piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcielibyście mieć poradniki. I oglądajcie moje wszystkie serie. I wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. I wchodźcie na stronę Ania www. Nie Ania www.pg, tylko www.aniapg.pl. No i oczywiście subskrybujcie i łapkujcie i komentujcie. To tymczasem pa pa.